Witam kochani, dzisiaj jest 29 dzień marca 2023. Chciałem poruszyć ważny temat, bo wszyscy chrześcijanie używają słowa Pana, to jest ten diabeł od podatków i że nie znacie Ojca, bo Ojciec jest w niebie, a Jezus mówi do apostołów, uczniów swoich, a wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jest w niebie, czyli Jezus jest naszym Ojcem. A Panem to nie jest, On jest Królem, bo modlimy się: przyjdź Królestwo, nie Państwo. I jak tutaj chrześcijanie mający Pisma Święte, tą książkę Biblię, nie mogą rozpoznać słowa, że tutaj diabeł wkłamał się, wpisał Pana i Pana czczą Pana diabła. Jana 5,37. A sam Ojciec, który mnie posłał, czyli Chrystus mnie posłał do was, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście, ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Objawienie 21:12. Jestem jednym z 12 aniołów. Ja jestem Bogdan Ciecierski. Rzymian 8:19. Jestem Synem Bożym. A Chrystus jest moim Bogiem, Ojcem w niebie. Bez Pana diabła. Jest Królem, Władcą tych ziemi. Ja do Niego należę. W Duchu Prawdy mamy kontakt. Jana 14:17-20. Ja nie jestem sierotą. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. No wieczny, tak? Tu na ziemi, w raju. Nie przyjmuję Ję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej, czyli tej Chrystusowej doskonałej, bo Chrystus jest Bogiem, Ojcem. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, czyli Chrystus ma swego Ojca, to jest mój dziadek, a wy tego nie rozumiecie, tak? A wy mnie nie przyjmujecie. Jeżeli ktoś inny przychodzi we własnym imieniu, tego przyjmujecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącego od tego, który jedynie jest Bogiem. Bogiem i Ojcem. Nie myślę, że ja was będę oskarżał przed Ojcem, czyli Ojcem Chrystusem, bo jest moim Ojcem właśnie. Ja go znam. Oskarżycielem waszym jest Pismo Święte, które czytacie jako chrześcijanie, pochrzczeni na Jana Chrzciciela, zagubieni faryzeusze. Tak, bo jesteście faryzejscy, bo Pana sobie wkładacie Pana. Pan to jest diabeł od podatków. I w słowach jest prawda właśnie. Jak nie macie oddzielenia, żeby zrozumieć, wnikliwości, oddzielić to kłamstwo od prawdy, bo wnikliwi poznają, ale bezbożni nie zrozumieją. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, że wierzyliście byście i mnie, on o mnie bowiem napisał, czyli wtedy o Chrystusie. Teraz jest o mnie napisane objawienie Apokalipsa 21:12, bo Pisma Święte są żywe, Słowo Boże jest żywe i się wypełnia. A jeśli Jego Pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim Słowom? Czyli ja jestem uczniem jednego nauczyciela, Mateusz 23:8, jest ten nauczyciel Chrystus i on mnie prowadzi. A wy, chrześcijanie, mający Pisma Święte, gadonitka za darmo, po prostu daliście się zwieść, tak jak faryzeusze w pierwszym wieku. Jak nie uwierzycie, nie potraktujecie mnie poważnie jako Syna Bożego, bo Chrystus jest moim Bogiem, Ojcem, to Dzieje Apostolskie 17:7, a Jazon ich przyjął, wszyscy oni postępują wbrew po stanowienia Pana diabła. Kiedyś był Cezar, nie? Nie mamy króla, tylko Cezara, nie? Teraz macie Pana. No, jak nie wiecie, o co chodzi, to się dowiecie. Tu jest Cezar, głosząc, że jest inny Pan Jezus, nie? Pan Jezus czy król? Tu nie skłamali. Król Jezus. A jak wy macie Pana diabła, to słuchajcie Panu diabłu, wychwalajcie Pana diabła i blokujcie Bogdana, osądzajcie Bogdana, że Bogdan taki straszny. Bogdan, Urszulka, Zbyszek, tylko chce mi wam przekazać prawdę, bo wielki ucisk już jest. Ucisk zakłamania. Bo to, co jest wojna fizyczna, to jest pikuś w porównaniu z wojną psychiczną. Także Judasz odebrał sobie życie, bo psychiczna wojna sumienia jest tak potężna, że ludzie będą prosić o śmierć. Traktujcie Bogdana, Urszulkę poważnie, bo chodzi o wasze życie. Wnikajcie, bądźcie Brejczycy. Dzieje Apostolskie 17 rozdział od 11 do 34, bo wam się skończy czas niewiedzy. Jak nie poznacie Chrystusa, że jest Ojcem, Królem, Nauczycielem, Zbawicielem, bez Pana, bo jak Pana byście wrzucili z tego mózgu, to nie, nic, żadnej władzy nie macie, żadnej mowy.
świadków Jehowy, Jehowę im zabrać i też na zebraniu, bez Jehowy ani róż. Nie wychwalajcie fałszywych bogów, bo Chrystus nie jest Panem. Przyjdź królestwo Twoje. Król króluje, królować znaczy służyć. Mateusz 20, rozdział od 25 do 28. Ja jestem sługą, tak Chrystus służył, poprzestać na małym, jak apostoł Paweł, i cierpieć dla imienia prawdy Chrystusa. Ja głoszę Króla Chrystusa, który jest Bogiem, Ojcem, Nauczycielem, Zbawicielem i jest pierwszy zmartwychwstanie. A wy sobie śpijcie dalej. Efezjan 5:14. Jak ktoś się nawróci do Chrystusa, to będzie moim bratem w Chrystusie. Kolosan 1:2. Bo na razie jesteście w świecie. 1 Jana 5:19. Cały świat jest w mocy diabła, opętany, zakłamany i śmierci, bo wszyscy głoszą śmierć. Tak, nie wierzycie, że Chrystus już daje wam zmartwychwstanie w Jego prawdzie? Że Jego prawda nie może was uśmiercić? Podważacie Jego autorytet Chrystusowy, Jego prawdę? Przecież Jego prawda jest czysta jak łza, jest nieśmiertelna. I daje życie, uzdrawia wszystkie choroby. I daje prawdziwą miłość. Nie blokuje nikogo. Król, nie Pan. Anioły, wybrane, nie demony. Błogosławię wszystkich. I wskrzesza Mateusz 10:8. W imię Króla, Ojca z nieba, Emanuel, Bóg z nami, Rzymian 8 rozdział.